Witam Państwa, szczęść Boże. Człowiek to wyjątkowe stworzenie, ale nie tylko dlatego, że potrafi wytworzyć rzeczy, jakich nie spotkamy w naturze wokół nas, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę cywilizację techniczną, a więc samoloty, komórki, samochody. Jest jeszcze coś więcej, bo ta cywilizacja techniczna, ona zaczęła się stosunkowo niedawno, to jest XVI-XVII wiek, a przecież człowiek żył i wcześniej. I ten człowiek kulturalny, jak Rzymianin czy Grek, jak również nasi starsi przodkowie, sięgając aż po czasy tak zwanego kamienia łupanego. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że wielokrotnie możemy spotkać się w różnych opracowaniach, że gdy mowa jest o człowieku tym dawnym, to tym, co miało być dla niego najbardziej charakterystyczne, to była umiejętność wytwarzania narzędzi. A tymczasem to nie jest wszystko. Ten człowiek, ten dawny człowiek, nawet jeśli potrafił tylko wytworzyć narzędzia, on potrafił jeszcze coś innego, co z różnych względów, chyba ideologicznych, próbuje się ukryć. Otóż tam, gdzie sięgają ślady człowieka, tam zawsze jest religia. Człowiek od początku, z natury, jest bytem religijnym. Jedynym bytem religijnym. Wokół nas cała ta przyroda, nawet i piękna, i bardzo zmyślna, ale nie jest religijna. Tymczasem w przypadku dawnych śladów, pozostałości po naszych przodkach znajdujemy co? Znajdujemy grobowce. Otóż zwierzęta nie chowają tego, co już padło. Natomiast dla człowieka grobowiec był z jednej strony punktem odniesienia dla religii, która wskazuje na Boga. Oczywiście Bóg mógł być pojmowany w zależności od stopnia kultury, ale pojawia się w ogóle kwestia Boga jako tego, który jest twórcą tego wszystkiego, co człowiek na ziemi zastaje. I on sam, przecież sam siebie człowiek nie stwarza i nie wytwarza. A więc pojawiła się zagadka, skąd to wszystko jest. A potem grobowiec, czyli człowiek odpowiednio pochowany, pytanie o to, co będzie dalej. I gdyby to pytanie było pytaniem bezmyślnym, bez sensu, to grobowce byłyby niepotrzebne. A tymczasem właśnie człowiek zadaje pytanie, czyli przekracza ten świat, jaki wokół siebie widzi, przekracza myślą i pyta się, dzięki czemu jest ten świat, czy dzięki komu. I przekracza również myślą samego siebie, gdy zaczyna myśleć o tym, że kiedyś umrze. Ale zaraz druga myśl się pojawia, czy jak umrze, to rzeczywiście będzie tylko nicość. I widać, że były jakieś argumenty racjonalne, że życie na tym się nie kończy. I dlatego życiu religijnemu człowieka towarzyszyła zawsze oprawa w postaci pewnych znaków. Takim znakiem otwarcia człowieka na Boga i transcendencję były potężne piramidy w Egipcie. Ale nie trzeba aż tak daleko szukać rzeczy tak wielkich. Wystarczy krzyż zrobiony z dwóch kawałków brzozy. I to też jest znak transcendencji i to jeszcze większy, bo skierowany ku prawdziwemu Bogu, niż piramidy. Czy to nie jest niezwykłe? Właśnie to, że człowiek, żyjąc tu na ziemi, przekracza, czyli transcenduje i świat przyrody, i samego siebie, i szuka Boga. To jest naturalne i to jest racjonalne, ale tylko dla człowieka. Dlatego w tym okresie zadumy i refleksji musimy uświadomić sobie
czym dla nas dzisiaj jest wiara, czym powinna pozostać wiara w prawdziwego Boga. Szczęść Boże.